Rozważanie o miłości. Zacznijmy od hymnu o miłości świętego Pawła Apostoła z listu do Koryntian. To jest szczyt objawienia Boga, Boga, który jest miłością, no i perła literatury świata. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, stałbym się jak miedź brzęcząca. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym, byłbym niczym. I gdybym ubogim rozdał majętność moją, a ciało swe wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, lecz miłości bym nie miał, lecz miłości bym nie miał. Nic bym nie zyskał, nic bym nie zyskał, nic bym nie zyskał. Nasza religia jest religią miłości. Albo jest falsyfikatem. I my jesteśmy chrześcijanami o tyle, o ile otwieramy się na to wezwanie, przykazanie Boga: miłujcie waszych nieprzyjaciół, miłujcie siebie nawzajem, jak ja was umiłowałem. To wtedy jesteśmy chrześcijanami. A inaczej to choćbyśmy nie wiem, jak się obwieszali dewocjonaliami i nie wiem, jakie modlitwy mówili, dalecy jesteśmy od Boga, który jest przecież miłością. To Bóg chce nas kształtować na ludzi miłości, żebyśmy my na tę miłość Bożą się otworzyli, która od Boga pochodzi. Święty Paweł mówi, miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. To coś więcej niż tylko sprawa cielesnego zbliżenia, upodobania, to coś więcej niż tylko uczucie. Tu chodzi o wolę dobra, że my pragniemy dobra dla innej osoby, że my wczuwamy się w jej sytuację, wchodzimy w jej skórę, no i pragniemy pomóc jej, troszczymy się o to, żeby ona szła ku prawdziwemu dobru, w tym jej pomagamy. To jest bardzo trudna sprawa i my dobrze wiemy, że nie ma łatwej miłości, chyba że w jakichś piosenkach takich o łatwej miłości. Ale prawdziwa miłość jest trudna, prawdziwa miłość jest odpowiedzialna, prawdziwa miłość stawia wymagania. To są wymagania miłości właśnie dlatego, że ktoś nas kocha, rodzice, Chrystus nas kocha, dlatego stawia wymagania. Miłość i odpowiedzialność. Jesteśmy odpowiedzialni za tych, których kochamy, których przyzwyczailiśmy do tego, że są z nami, że otworzyliśmy przed nimi serce. Tytuł książki kardynała Wojtyły, Miłość i odpowiedzialność. Bardzo wiele mówi o tym,
Czym jest chrześcijańska miłość? Bo świat głosi miłość bez odpowiedzialności za tego drugiego człowieka. Bez odpowiedzialności za jego szczęście. Wykorzystać go, użyć go i potem odrzucić, przeskoczyć z kwiatka na kwiatek, tak jak to Don Juan proponuje w swoim życiu. Ale psychologia wzięła się za Don Juana i ukazała, że to jest impotencja, że taki człowiek jest niezdolny do prawdziwej miłości. I dlatego on tak właśnie zaspokaja tylko doraźne potrzeby i taki jest lotny, przeskakujący z obiektu na obiekt. Bóg chce, żeby było prawdziwe spotkanie między człowiekiem a człowiekiem w przyjaźni, w miłości małżeńskiej, żeby było prawdziwe spotkanie z człowiekiem a Bogiem. I to nie jest łatwe. Musi być tu z naszej strony dar i musi być jakaś ofiara. Miłość karmi się ofiarą. Patrzmy na miłość tę najprawdziwszą na krzyżu. Wszystko nam Chrystus oddał. Ofiarował samego siebie. Do końca nas umiłował. I to jest szlak prawdziwej miłości. To ta miłość właśnie ma przedłużenie w Bogu i prowadzi do Boga i ma wieczną nagrodę. My ludzie musimy się nieustannie uczyć miłości. Uczymy się w rodzinach, uczymy się w małżeństwie. Jan Paweł II powiedział, że rodzina jest szkołą człowieczeństwa bogatszego. Ta prawdziwa rodzina, kochająca się rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Ale rodzina bez miłości, rodzina, gdzie każdy ciągnie w swoją stronę, patologiczna rodzina, jest szkołą deprawacji. I tu widzimy, jak się sprawy rozchodzą, albo tak, albo tak. Uczymy się miłości w małżeństwie przez powracanie do pierwotnej miłości, przebaczanie sobie wzajemne. Bez przebaczenia nie ma miłości. No i chyba chodzi o ten właściwy sposób, żebyśmy my do końca tak przyjęli przykazanie Chrystusowe, nowe przykazanie Jezusowe. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Bo moje doświadczenie duszpasterskie wskazuje, że wielu z nas jeszcze jest w starym przymierzu. Jeszcze tego nowego prawa nie przyjęło. O czym myślę? No o tym, co na co dzień jest między małżonkami w domu. Przecież czasami to jest myślenie na tym poziomie. Jak ty mi tak, to ja tobie tak. Czyli gdzie jesteśmy? W starym przymierzu. Oko za oko, ząb za ząb, siniec za siniec. Dwa narody na naszych oczach się wykrwawiają. Jak Palestyńczykom Izraelici zabili 20, to potem tamci tym zabiją 20. I dokąd tak? Do końca świata. Tylko miłość rozwiązuje problemy. Te małe, między ludźmi, te rodzinne, rozwiązuje naprawdę, otwiera przed nami nowe drzwi i rozwiązuje sprawy międzynarodowe. Tylko miłość. Nowe przykazanie miłości. I trzeba, żebyśmy my tego się uczyli. Uczymy się tego na Eucharystii. To jest szkoła chrześcijańskiej miłości. Moje ciało za was wydane, moja krew dla was. Tak, Chrystus nas tego uczy. Żebyśmy i my potem dawali siebie innym ludziom. Mamy się uczyć tej miłości, którą Chrystus Pan w całej pełni nam przedstawił, żebyśmy byli ludźmi miłości, żebyśmy byli ludźmi przebaczenia, ludźmi troski, żebyśmy nawzajem sobie pomagali. To przecież chrześcijaństwo wytworzyło te wspólnoty, w których nikt nie był sam, nikt nie był opuszczony, nikt nie był zostawiony. Zaspokajano potrzeby i te doraźne, doczesne, fizyczne wszystkich ludzi, ale także te duchowe. Potrzeba akceptacji, potrzeba serdeczności, potrzeba ciepła, empatii. To wszystko łączy się z tą nadprzyrodzoną cnotą miłości. Największym z darów
największym z wezwań: miłujcie się wzajemnie, bo ja was umiłowałem. I dobrze wiemy, czytając 25 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, że z miłości będziemy sądzeni. Nie z czego innego, tylko z miłości. Na ile kochaliśmy, na ile przekraczaliśmy siebie. Bo przecież jeżeli nie miłość, to co? To egoizm. Przeciwieństwem miłości jest egoizm. I tacy ludzie są nieraz zakręceni wokół siebie, myślący o sobie, tylko o sobie. Ja, mnie, moje, dla mnie. Dowiedziałem się o pewnej sprawie, o której nie wiedziałem, że jest coś takiego możliwe. Może i wy nie słyszeliście. Sologamia. To jest małżeństwo z samym sobą. To jest właśnie szczyt egoizmu według mnie i szczyt tego zakręcenia wokół siebie, że ktoś, kobieta ubrana pięknie, w suknię, w welon, zawiera małżeństwo z samą sobą i sobie ślubuje i o siebie się będzie troszczyć i wokół siebie się nakręca. Zobaczcie, jak to może być. Jeżeli schodzimy z tych trudnych, ale pięknych i tak wzbogacających nasze życie dróg miłości, to prędzej czy później zaryjemy w jakimś bezsensie, zaryjemy w nieprzebaczeniu, zaryjemy w nienawiści i zaryjemy w tym, że tylko my jesteśmy i nikt więcej. I to już jest coś z piekła. To już jest zamknięcie na to wszystko, co jest wokół nas, na dolę ludzką, na Boga, a skoncentrowanie się tylko na tym, co jest we mnie. Nie daj Boże, żeby tak się to w nas dokonywało. Pokonujmy te jakieś diabelskie zakusy skupienia się na sobie. Wychodźmy do ludzi z życzliwością, tak jak święta Bożego Narodzenia z opłatkiem. Tak z sercem do wszystkich ludzi, zwłaszcza biednych, zwłaszcza potrzebujących, zwłaszcza tych chorych, samotnych, zagubionych. Wychodźmy do nich. I wtedy nasze serce nie będzie już tylko pompą sącotłoczącą, ale stanie się źródłem tej Bożej energii, która w nas wstępuje i z nas z kolei chce promieniować na cały świat. Szczęść Boże wam wszystkim na tych drogach miłości. Wiara i nadzieja owocują miłością. Miłością Boga i człowieka. To Duch Święty rozsiewa ją w naszych sercach, bo nie mówimy tutaj o małej, ludzkiej tylko miłości, ale o tym, że gdy tylko pragniemy i się otworzymy, to napełnia nas miłość samego Boga. Bo wtedy przychodzi do nas On, który z istoty swej jest miłością. Miłością bezwarunkową i miłosierną dla wszelkiej biedy. Daje nam udział w swojej naturze i to jest nasze bogactwo. Bez tej miłości nic nam nie pomoże. Nic nie znaczymy. Wszystko psu na budę. To miłość nas stwarza. Z niej się zrodziliśmy. I ona jest naszym celem. Jesteśmy po to, by kochać. Jeśli tak nie jest, to zaprzeczamy samym sobie. Jesteśmy nieszczęśliwi, niespełnieni, jak płód poroniony. Miłość pozwala nam przekraczać samych siebie, wyrastać ponad swój egoizm. Ona jest najbardziej twórcza i rozwiązuje wszystkie problemy. Przebóstwia nas do głębi. Bez niej jesteśmy tylko ludźmi godnymi politowania, żebrzącymi o litość i współczucie. W miłości jesteśmy wielcy. Kochamy jak Bóg, przebaczamy jak On, obdarzamy hojnie na Jego wzór. Otwórz się na ten dar z wysoka i praktykuj tę trudną miłość, która wiele od nas wymaga. Bóg wymaga, bo kocha, bo wie, że jesteśmy zdolni tak żyć. Daje nam przykazanie miłości. Wiesz jakie? Boga z całego serca, ze wszystkich sił, a bliźniego aż tak,
jak siebie samego. Zrób wszystko, byś tego pragnął. Szedł w tym kierunku, o to się starał. Zacznij od drobiazgów, ale pozwól wyrazić się miłości w wielkich czynach. One otwierają niebo, a nienawiść je zamyka. Wezwani do wiary, nadziei, miłości. W tym się wyraża nasza chrześcijańska dojrzałość, że tymi drogami idziemy. Zakończę wierszem Szymona Kononowicza pod tytułem Współczesny. Poeci trochę inaczej widzą ludzi niż przeciętni ludzie. I Szymon Kononowicz widzi tego współczesnego człowieka, który w pewnym sensie wszystko może zastąpić w swoim życiu, bo są już pewne surogaty, są już pewne sprawy, które udaje się nam pokonać, zastąpić. Ale jest jedna sfera, w której zastąpić się nie uda niczego. Ten wiersz bardzo lubię, nieraz ludzie proszą o tekst tego wiersza, spróbuję go teraz powiedzieć. Współczesny Szymon Kononowicz. Na łysinie peruka, w oczach szkła kontaktowe, w uszach wtyczki słuchawek, w gębie szczęki stalowe, serce cudze z przeszczepu, tętni nie tak i nie tu, gazeta za niego myśli, radio za niego śpiewa, samochód za niego chodzi, winda przybliża do nieba. Zasypia po luminalu, wstaje, gdy budzik zapieje. Brak tylko tworzyw zastępczych na miłość, wiarę, nadzieję. Tego nikt nie zastąpi. Jak nie ma tego, to jest ogromna pustka w człowieku. Wiarę, nadzieję, miłość może nam dać w swojej nieskończonej dobroci wszechmocny Bóg i tym napełnić nasze serce i nasze życie.